Witamy serdecznie. Oczywiście na początku zapraszamy Was do zaobserwowania naszej ekipy na Instagramie oraz o pozostawieniu po sobie kciuka w górę, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba. A teraz już pytanie specjalnie dla Was. Jaki obstawiacie wynik po pierwszym oficjalnym meczu nowego Virtus Pro? A teraz już bez zbędnego przedłużania zapraszamy Was na film. Zakończony niecały tydzień temu turniej od Asus ROG z pewnością dał całkiem sporo polskiej scenie. Oczywiście zwycięzcy ROGa, którzy grali w składzie z Izakiem, najpewniej znajdą swoje miejsce w jakiejś dobrej polskiej lub nawet zagranicznej formacji, gdzie ich kariery, mam nadzieję, będą jedynie rozwijać się w odpowiednim kierunku. Wydaje mi się jednak, że najwięcej z tego turnieju wyniósł Tutson, który reprezentował zespół z Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie był to jeden z najbardziej wyróżniających się zawodników na tych zawodach. Szczerze mówiąc, bez niego drużyna Henry'ego raczej nie dostałaby się aż tak daleko. Co ciekawe, wcześniej tak na dobrą sprawę Tutson nie był w stanie pokazać się aż z tak dobrej strony. Dlatego też jego kariera przez długi czas stała w miejscu. Możliwości, jakie posiada, zaprezentował dopiero właśnie na Asus ROG. Tutson na ten moment podobno dostał już ofertę od znanej polskiej organizacji, niestety nazwy zdradzić nie mógł. W wywiadzie opublikowanym na Cybersporcie powiedział jeszcze, że strasznie chciałby grać z Innocentem, co może być możliwe, zważywszy na to, że niedawno występował właśnie z Pawłem w miksie. Ja ze swojej strony chciałbym życzyć Tutsonowi powodzenia w zbliżających się miesiącach i wierzę, że już niedługo zobaczymy go w obiecującej polskiej formacji. Mam nadzieję, że nie zmarnuje szansy, którą zdobył podczas grania na Asus ROG. A wy co myślicie o grze tego zawodnika? Jest w stanie zagrzać miejsce w jakiejś znanej polskiej drużynie na dłuższy czas? Piszcie w komentarzach. Legendarna organizacja Made in Brazil wraca do korzeni. Z Mibrem pożegnali się oficjalnie Tarik, który obecnie siedzi na ławce rezerwowych, oraz 2E2K, który przyszedł już w grudniu do Team Liquid. W ich miejsce weszli Taco oraz Phelps, co oznacza, że Mibr ponownie staje się w pełni brazylijską formacją. Z pewnością pod skrzydłami Falena zawodnicy, którzy doszli do zespołu, wykażą 100% swoich możliwości. W końcu Phelps uchodzi za wielki talent w Brazylii, który mam nadzieję pokaże się z dobrej strony w Mibrze. A wy co myślicie o zmianach w tym zespole? Piszcie w komentarzach. W końcu znamy oficjalną datę pierwszego meczu nowego Virtus Pro. Polacy zagrają z mocnym francuskim zespołem Team Vitality w ramach Ligi SEA, a to wszystko już 15 stycznia o godzinie 19. Jest to z pewnością ciężki sprawdzian dla ekipy Virtus Pro. W końcu w ich pierwszym oficjalnym spotkaniu muszą pokonać Francuzów, którzy przecież jeszcze niedawno triumfowali na DreamHack Open Atlanta 2018. Musimy jednak brać pod uwagę, że w zespole nie gra już Happy, który został zastąpiony przez Alexa. Jaki wynik obstawiacie w tym spotkaniu? Piszcie w komentarzach. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o pozostawieniu po sobie kciuka w górę, jeżeli ten film Wam się spodobał. Czytali dla Was Slim, czyli pisarz, oraz Melodic, czyli montażysta.